Ty jesteś mistrzem czekolady Willy Wonką, musisz być przygotowanym na wszystko. A to kto? Idź sobie, to mój program. Witajcie w wielkim czekoladowym show Willy'ego Wonki. Szykujcie się, będzie dużo czekolady. Zobaczmy, co nas czeka w tej rundzie. Nic? Nie może być. Hej, Willy, gdzie słodycze? Chwila, zaraz to naprawię. Proszę bardzo. Bon appétit. Mamy zjeść klucz? Rozpuść białą czekoladę. Dodaj szary barwnik spożywczy. Wlej do formy w kształcie klucza. Rozprowadź równo warstwę. Pokryj klucz srebrnym proszkiem perłowym, kiedy zastygnie. Jak odgadnąć, które z tych narzędzi jest jadalne? To pachnie słodko, ale zrobię żart kacprowi. Mój ząb! To był mój ulubiony ząb mądrości! Nie możesz sobie tak żartować! A Tin beztrosko zjada czekoladę. Willy, zobacz, co on mi zrobił! Chwila. Naprawię to. Następna runda. W której ręce? Czy to szminka? Na co mi ona? Drodzy uczestnicy, wszystko zależy od was. Dodaj 7 gramów ciemnej czekolady i czerwony olejowy barwnik spożywczy do 40 gramów roztopionej białej czekolady. Wymieszaj dobrze. Zwiń pergamin, żeby zrobić tubę tej wielkości. Przymocuj taśmą. Włóż do kubka. I wlej czerwoną czekoladę. Wyjmij zastygniętą czekoladę z formy. I włóż do tubki od szminki. Popraw kształt nożem. Co zrobić? Obie szminki wyglądają tak samo. A, no tak. Moja jest z czekolady. Mogę ją zjeść. Kacper, co ty wyprawiasz? Ja? Co? Te szminki są jadalne. Fuj, ta jednak nie jest. Moja jest prawdziwa. Biedny Kacper. Jedzenie prawdziwej szminki to był bardzo zły pomysł. Czekoladowa loteria. Co dostaniemy tym razem? Zobaczmy. O super, to lody. Waniliowe, moje ulubione. Aż dziwne, że nie czekoladowe. Czy udało mi się ugryźć łyżkę? Wlej polewę czekoladową do miski i równo rozprowadź po ściankach. Włóż do lodówki, aby stwardniało. Wlej szarą polewę czekoladową w silikonową formę łyżki. Rozprowadź czekoladę w formie równą warstwą. Odstaw. Pokryj łyżkę srebrnym proszkiem perłowym. Włóż łyżkę do czekoladowej miski. O nie, kolejne wyzwanie dla moich zębów. Chwila, to kolejny prank. Trzeba było tak od razu mówić. W programie wszyscy są równi. Nie przejmujemy się pieniędzmi. Runda pierwsza. Co jest pod kloszem? Mleczna kąpiel z gumową kaczuszką. Wlej dwuskładnikowy silikon do formy z papierowego kubka. Wymieszaj odpowiednie proporcje według przepisu. Włóż gumową kaczuszkę głową w dół. Przyciśnij kaczuszkę czymś ciężkim i zabezpiecz taśmą, żeby nie wypłynęła. Zostaw na 24 godziny i wyjmij kaczkę z formy. Natnij formę z jednej strony, żeby było łatwiej wyjąć z niej gotowy element. Roztop 40 gramów polewy z białej czekolady
dodaj żółtego barwnika spożywczego. Dodaj 30 ml żelatyny przygotowanej według instrukcji, wlej mieszankę do foremki, niech stwardnieje. Wyjmij kaczkę, kiedy będzie gotowa. Narysuj detale markerami spożywczymi. Gumowa kaczuszka w moim kubku. Co zrobić? Nie wypiję tego. A kaczuszka Tina jest zepsuta. Dlaczego od razu utonęła? Bo jest pyszną słodyczą, głuptasie. Zamieszaj. Tin jest zachwycony. Chcesz trochę Kacper? Mleko o smaku kaczki? Nie dziękuję. W tej rundzie mamy gadżety. Oboje dostajecie nowego iPhone'a. Zdezynfekuj etui do telefonu odpowiednim środkiem. Zakryj wszystkie otwory taśmą. Roztop białą czekoladę w woreczku strunowym. I kilka kropli karmelowego barwnika spożywczego. Wymieszaj. Odetnij róg torebki. Nałóż równą warstwę czekolady do środka etui. Rozprowadź pędzlem. Dodaj niebieski barwnik do ciemnej czekolady, żeby była czarna. Umieść ciemną czekoladę w zastygniętej beżowej warstwie. Przetnij etui, kiedy czekolada zastygnie, i wyjmij ją. Dodaj aparaty na tyle roztopioną ciemną czekoladą. Narysuj logo Apple markerem spożywczym. Pokryj ekran syropem glukozowym. Nałóż złoty proszek perłowy na brzegi. iPhone 11? Panie Łąka, to zabytek. Już taki mam. Tyle z nowego iPhone'a. A Tin dostał czekoladowego iPhone'a. Robi najsłodsze selfie. Powiedz słodko. A potem możesz zjeść swojego iPhone'a. Pycha. Wszystko jest możliwe w wielkim czekoladowym show Willego Wonki. Następna runda. Zobaczcie, co to jest. To czekoladowy kot. Zmiel ciastka w blenderze. Dodaj masło i mleko skondensowane. Podziel miksturę na dwie części. Zrób okrągłą głowę, trójkątne uszy, okrągłe policzki i nosek. Połóż płatki białej czekolady jako oczy. Pokryj głowę wąskimi paskami roztopionej białej czekolady. Zrób teksturę futra. Pokryj tęczówkę niebieską polewą czekoladową. Zrób źrenice czarnym markerem spożywczym. Podkreśl oczy. Narysuj rzęsy. Pokryj policzki białą czekoladą. Podkreśl nosek markerem spożywczym. Dodaj detale futra. A mój talerz jest pusty? Nie mogę zjeść pustki. Spokojnie, kolego. Masz prawdziwego kota. O nie, jestem uczulony. Zabierzcie tego włochatego potwora. Zamieńmy się. Ja uwielbiam koty, obojętnie czy czekoladowe, czy prawdziwe. Słodki kot jest lepszy od włochatego. Czas na wyniki. Czekoladowy show wygrywa... Tin! Tin, jesteś nowym Willym Wonką. A ten czekoladowy show jest twój. Baw się dobrze. Podobało ci się wielkie czekoladowe show Willego Wonki? Napisz w komentarzu, czego chciałbyś spróbować. Czekoladowego iPhone'a czy czekoladowy klucz?
I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych czekoladowych pomysłów od Trum Trum.